Samsung przygotował na IFA bardzo imponującą wystawę, ale tak naprawdę nie prezentuje żadnych mobilnych nowości, no bo Note'a już widzieliśmy. Galaxy Watch także, jak również i tablet. Tak naprawdę taką jedyną, taką dużą premierą są telewizory QLED 8K. No ale to nie wszystko, bo Samsung przedstawia swoją wizję inteligentnego domu i zapowiada rewolucję 5G. Będziemy mieli inteligentne lodówki, inteligentne pralki i wszystko to razem połączone w jeden spójny ekosystem wspierający nasze działania, nasze codzienne życie i zapewniający nam rozrywkę. Prezentacje są doprawdy ciekawe, wystawa jest imponująca, ale no, jednak pozostawia w nas pewien niedosyt, bo zabrakło czegoś, czego jeszcze nie widzieliśmy, czegoś, co rzeczywiście wywołałoby w nas efekt wow. Na to, żeby Samsung nas czymś zaskoczył, musimy chyba najwyraźniej poczekać do NFC, albo przynajmniej do targów CES z początkiem przyszłego roku.